Witam serdecznie. Podczas tego krótkiego filmu chcielibyśmy zaprezentować funkcjonalność wymiany danych pomiędzy systemem bankowym, w tym przypadku ING Bank Śląski, a systemem Comarch RPXL za pomocą usługi sieciowej, czyli inaczej web service. W ramach tej usługi sieciowej pokażemy dziś w systemie Comarch RPXL możliwość eksportu przelewów, aktualizacji statusów przelewów, sprawdzenie salda rachunku oraz import wyciągów bankowych. Zanim jednak przejdziemy do wykonania operacji wymiany danych z bankiem, zweryfikujemy ustawienia w systemie Comarch RPXL umożliwiające połączenie z bankiem. W tym celu w module Administrator systemu wchodzimy w formaty przelewów, wybieramy odpowiedni format i widzimy już tutaj, że mamy predefiniowane opcje dotyczące wymiany danych z ING i zaznaczony parametr bezpośrednia wymiana danych za pomocą usługi sieciowej oraz wskazany adres usługi sieciowej. Teraz zweryfikujemy ustawienia parametrów na kartotece banku ING. Dotrzemy do niego na przykład z poziomu rejestru bankowego. Teraz klikamy ING, następnie ikonę bank i przechodzimy do kartoteki wybranego banku. I w zakładce dodatkowe przy formacie elektronicznej wymiany danych wybieramy z listy konkretną usługę sieciową. Ustawienia te pozwolą, aby wymiana danych z tym bankiem dokonywana była właśnie przez usługę web service. Z kolei w zakładce usługa sieciowa należy dokonać ustawień dotyczących przelewów walutowych oraz wskazać certyfikat dostępny na naszym komputerze dotyczący wymiany danych z ING, który służy do weryfikacji klienta podczas komunikacji z bankiem. Po zweryfikowaniu ustawień konfiguracyjnych w systemie Comarch RPXL możemy przejść do wykonywania operacji wymiany danych z bankiem, na przykład poprzez eksport przelewów. W tym celu przejdziemy do modułu księgowość systemu Comarch RPXL. Funkcjonalność eksportu przelewów dostępna jest z poziomu listy nierozliczonych płatności oraz preliminarza płatności. W ramach usługi sieciowej umożliwiono eksport przelewów krajowych, w tym do Urzędu Skarbowego oraz ZUS, oraz przelewów walutowych, krajowych, jak i zagranicznych. Usługa sieciowa wspiera również płatność z wykorzystaniem split payment. Wykonamy teraz eksport przelewu jednej pozycji z poziomu listy nierozliczonych płatności. Zaznaczamy ją. Następnie klikamy ikonę eksport przelewów. Format pliku już nam się podpowiedział, więc klikamy eksportuj przelew. Wyskoczyło nam teraz okno podpisywania zlecenia przelewu, gdzie wybieramy certyfikat autoryzacyjny, który pozwoli nam na automatyczne przekazanie zlecenia do realizacji w banku. Klikamy podpisz i wyślij. System procesuje przelewy. Wszystko przebiegło poprawnie i teraz na przykład możemy przejść na listę w preliminarzu płatności, aby sprawdzić, jaki status przelewu posiada wybrana przez nas płatność. Przefiltrujemy w tym celu pozycję po kontrahencie i po rejestrze i widzimy, że płatność, którą przed chwilą wysyłaliśmy, ma status wysłana. Czyli wszystko przebiegło pomyślnie. Przejdźmy teraz do wykonania operacji importu wyciągu bankowego wraz z zaprezentowaniem historii operacji oraz salda rachunku. Funkcjonalności te są dostępne z poziomu listy rejestrów kasowo-bankowych systemu Comarch RPXL. Wchodzimy w rejestr naszego banku, następnie w dany raport bankowy i w oknie zapisów bankowych klikamy ikonę import zapisów. W tym oknie możemy wczytać wyciąg bankowy za dany dzień lub wczytać historię operacji, wybierając okres, z jakiego te dane mają zostać pobrane. Pokazują nam się pozycje z historii rachunku bankowego, które możemy przenieść lub przenieść i rozliczyć do naszych zapisów bankowych w systemie Comarch RPXL. Zapisy zostały poprawnie przeniesione i tym samym rejestr bankowy został uzupełniony wyciągami bankowymi, czy inaczej historią operacji z zaimportowanego okresu. Na zakończenie sprawdźmy saldo rachunku bankowego, który jest widoczny w systemie Comarch RPXL właśnie dzięki usłudze web service. Podsumowując cały film. Usługa web service znacznie ułatwia pracę w zakresie wymiany danych pomiędzy systemem bankowym a Comarch RPXL, co docenia tysiące naszych klientów. Dziękujemy za uwagę i życzymy przyjemnej pracy z systemem Comarch RPXL.